the sire, I set the microphone on fire. Put on the sire, I set the microphone on fire. Put on the sire, I set the microphone on fire. Put on the sire, put on the sire. Put on the sire, I set the microphone on fire. Put on the sire, I set the microphone on fire. Put on the sire, I set the microphone on fire. Put on the sire. Yo, chcesz rapu, sam rapu, nie naszekaj. Na nic jest uważaj, nie zwlekaj, czas ucieka. Rap swój kultury, a krytyki. Jestem żadną kurwa i toną, stary. Jestem ostatni po dawno zawsze ze sobą. Jestem normalnym gościem, który wiele lat temu przez przypadek wystarczająco dużo uporu, by po prostu dworca wylądować na salonie. Ale drażni ci to, jak ktoś mówi, jesteś ikoną? Nie, powinno mi to schlebiać, natomiast ponieważ tak daleko w to nie wierzę, to gdybym był ikoną rapu, to stać by mnie było kurwa na jedną felgę kurwa z samochodu cienkiego rapera w Ameryce. Ponieważ nie jestem kurwa ikoną rapu, nie stać mnie nawet na kurwa felgi podrzędnego kurwa generalnie rapera z Ameryki, a ja robię się kurwa PC Custom, mate. Bart, check it out. Official team. Nigga. Tak, w tym momencie życia zrobiłeś to, co chciałeś zrobić, czy nawet zrobiłeś więcej niż zamierzałeś? Teraz dopiero robię to, co było generalnie sensem mojego życia. Czyli dopiero teraz nauczyłem się rozumieć, kim jestem i kim jest osobowość w muzyce. Czyli nie tym psem, który goni ogon, to pewne. Nie tą kreacją ego, którą sobie wymyślił. Wiesz, stary, mówię się tak, podróż przez życie to jest ego trip. Każdemu z nas wydaje się, że głos w naszej głowie to my. No nie ma nic bardziej mylnego w odczuciu moim i według mojej filozofii dziś rozumiem, że umiem to udowodnić, co kończy dowód, że to jest nieprawda. Nie jesteśmy głosem we własnej głowie. Głos we własnej głowie to nerwobój generalnie, który jest naszym trucicielem. To jest rak mózgu. On powoduje, że to ty generalnie dokonujesz wyborów, cały czas obarczasz się tym, że nie jesteś dość bogaty, żeby dać rodzinie to, a musisz zrobić to, bo to determinuje to, w jaki sposób żyjesz. To, gdzie się rodzisz i jakie środowiskowe cię otaczają i jakie czynniki wpływają na twój wzrost, determinują również to, jak daleko chce pójść twoje ego. To, co przeczytasz, kogo podejrzysz, co stworzy twój kręgosłup muzyczny, moralny, jakkolwiek. Krótko mówiąc, człowiek żyje nie dlatego, że ktoś wymyślił sobie, że będzie żył i nie dlatego, że coś w głowie podpowiada mu, że żyje. Człowiek żyje bez tego. To nie ty zadecydowałeś o tym, że powstałaś. Tak? Krótko mówiąc, jakim prawem uzurpujesz sobie prawo do tego, żeby rządzić tym, co masz? Ty się najpierw naucz, co masz. Zrozum, co masz. A dopiero wtedy będziesz mogła powiedzieć, że jesteś świadoma tego, kim jesteś. Krótko mówiąc, ja zadałem sobie 20 lat trudu, żeby nie dogonić kogoś, kogo chciałem prześcignąć i zostać Bradem Pittem generalnie polskiego rapu i mieć pieniądze i mieć tak dalej, chociaż ja to wszystko chciałem mieć. Natomiast byłem tak próżny, byłem tak dalece ja, tylko to się liczyło. Wszystkim jechałem, miałem absolutnie generalnie zdanie na każdy temat i to było nic więcej jak ego trip. Moja słabość, moje wątpliwości, moje okoliczności i moje dane, które mnie stworzyły, one determinowały to, czego pragnie moje ego. Czyli czysto teoretycznie chciałem wydostać się z biedy, tak? Nie było najlepiej, już tam bez skarżenia się, to mieć więcej, tak? Natomiast sytuacja, w której ja decyduję o tym, że zostaję raperem, jest bardzo prosta. To jest narkotyczny tryb ego, w którym biedny chłopak z pukwą w żyle na dworcu w Wrocławiu decyduje, że nie chce być szmaciarzem anymore, no. Nie chcę być już szmatą, tak? Poza tym chcę przeżyć, by móc o tym opowiadać. W związku z tym na dzień dobry muszę przestać ćpać. Przestaję ćpać, coś zaczyna mnie cieszyć. Wyobrażam sobie, tworzę pewną kreację. I za każdym razem wydawało mi się, że przez 20 lat byłem najprawdziwszym raperem wobec własnej prawdy, tak? I że to jest prawda. Dziś rozumiem, że to było największe kłamstwo, jakie w życiu stworzyłem. Stworzyłem siebie na podobieństwo siebie. Stworzyłem wizerunek siebie. A prawda jest taka, że dziś dopiero rozumiem jako człowiek, czy też emocjonalnie, po prostu jako filozof domorosły, że moje założenia były błędne. I dlatego to rzuciłem. Tym bardziej, że łatwo jest to wytłumaczyć, że wtedy, kiedy czujesz coś takiego jak ja, i teraz dopiero odpowiadam na twoje pytanie, wszelkie formy chwalenia się, bycia znowu tym braga kimś, znowu piętnowanie innych za to, że są słabsi ode mnie, bądź w moim mniemaniu słabsi ode mnie, bo mi się nie podoba to, co robią, to wszystko generalnie było A, próżne, B, niedoskonałe, C, byłem proud prick, któremu się wydawało generalnie, że bragadaccio to jest w ogóle życie, a bragadaccio to tylko technika, brak.
czym się teraz zajmujesz? Teraz zajmuję się poznawaniem siebie. Teraz naprawdę wsłuchuję się w siebie jak w instrument i teraz mam wystarczająco dużo ikry, samozaparcia. Mam też wystarczająco dużo odwagi dziś, by być tym, kim coś, to coś w środku oddzielone od ego, chęci, tej próżności, dokąd mnie zaprowadzi, tym kimś będę, tak? Natomiast jestem pewien już ponad wszelką wątpliwość, że jestem niekończącym się bytem. No. Jestem bliski teraz poglądów, chociaż nie, ja nie jestem buddystą i tak dalej, natomiast ci ludzie w tej swojej praktyczności tego ujęcia filozoficznego i religijnego, chociaż jest dala od religii, oni są najbliżsi prawdy. Otóż nie jesteś w stanie zamknąć Waldemara Kasta w więzieniu, ponieważ Waldemara Kasta w więzieniu, czyli osobowość prawną gościa, który stworzył podpis, podpisuje rzeczy w banku i tak dalej, stworzył system, który mnie zmusił do tego, bym to robił. Ja urodziłem się bez tego systemu, bez kontroli tego systemu i w żaden sposób ten system nie był w stanie wymusić niczego na niezależnym bycie, którym jestem. Krótko mówiąc, możesz więzić tylko tego gościa, który podpisuje papierki, który stworzył system. W żaden inny sposób nie możesz dotknąć bytu, którym jestem. Wyrażasz to w tym momencie przez muzę? Znaczy wiesz co, muzykę robię dalej, jasne, tak, no bo jak wiem. Wiesz, ja kocham robić muzykę, natomiast to, że robiłem wcześniej inne rodzaje muzyki też, wiesz, no, znamy się nie od dzisiaj i ja wiem, że tam są różne, wiesz, są, jest wielu pleciów u nas w mieście, plus mamy wielu wspólnych znajomych. Jestem przekonany o tym, że zdajesz sobie sprawę z tego, że robiłem też różne inne rzeczy wcześniej, prawda? Widzę tam tumbao czy hardcore'y w ogóle jakieś tam 15-20 lat temu. To śmiesznie brzmi w moich ustach, no ale ja jestem już na emeryturze. Po 20 latach moi zawodnicy są młodsi ode mnie, już są na emeryturze SKSW. Widzę na przykład Juras Jurkowski, doskonały fighter, który jest teraz komentatorem sportowym i aktywnie trenuje, czyli jakby w sztabie szkoleniowym pracuje. Jest człowiekiem, który jest młodszy ode mnie, jest na emeryturze. Dziś rozumiem już, że po 20 latach ja mogę spokojnie powiedzieć, że okej, nie wytłumaczysz wszystkim ludziom, skąd się wzięła ta przemiana. Natomiast jak wystarczająco wyraźnie odetniesz się jak zły alpinista, polecisz w dół i nikt nie będzie tam cię na dole szukał. No. I tylko tyle. Ja już nie mam ohoty stać na scenie, coś tłumaczyć, coś wiedzieć na pewno. Nie mam ochoty być autorytetem. Odpowiadając na twoje pytanie, nie mam ochoty być idolem. Nie jestem niczyim idolem, nawet własnym. W związku z tym, jeżeli ktoś tak czuje, świetnie, no nie odbiorę mu jemu tej satysfakcji, jeżeli dla niego to takie ważne. Spotykam wielu ludzi, dla których jest ważne przebywanie ze mną, tak? Podanie mi ręki, uzyskanie jakiejś odpowiedzi. Zaczynam coraz częściej widzieć, że tylko w niektórych z tych ludzi to również próżność tego pragnie. Ponieważ niektórzy z nich robią to naprawdę szczerze, jakoś tam naprawdę wygląda na to, jakby im zależało na tym. Natomiast jak coś w tobie powiedziało już, co kończy dowód i już się tego pozbyłaś, to w zasadzie przyjmując koncert tylko dlatego, że nie mam pieniędzy, kolejny raz, bo szczerość już jest w tej chwili absolutna, zawsze byłem podobno szczery, ale teraz generalnie jest zupełnie... Jeżeli ja je przyjmuję, bo już nie mam dać co pisklakowi, ja bardzo rzadko to robię, wygląda na to, że od 3 lat odciąłem się od pieniędzy, które leżą na ulicy i na mnie czekają, to robię to tylko i wyłącznie dlatego, że wobec tych prawd, które wypowiedziałem przez 20 lat, będąc dumnym, szumnym i pomylonym człowiekiem i tym próżniakiem, to wobec nawet tej estymy, którą ustanowiłem wokół Kasty, którą stworzyłem, wraz z innymi oczywiście, to ja jestem zobligowany do tego, żeby tak strasznie już nie kłamać i na tej scenie. Ponieważ właśnie wobec tego wszystkiego, co powiedziałem, ten głos z przeszłości powiedział mi: stary, nie dość, że błądzisz, dwa, nie będziesz miał ja, żeby się do tego przyznać, c, będziesz jak każdy inny odgrzewał ten kotlet, tylko dlatego, że ci się należy to siano. Krótko mówiąc, generalnie, albo jest tak, że to ja mam rację i to oni będą, nie wiem, może zarobieni, może będą tym, kim chcieli zostać, no nie wiem, nie wiem, czy będą szczęśliwi, tego nie wiem, no, natomiast wydaje mi się, że ja prawie na pewno stracę o jakieś 20 lat mniej czasu, żeby dowiedzieć się, kim jest. Jesteś szczęśliwy? Szczęśliwszy. Nie jestem szczęśliwy. Brak siana, ciągłe problemy z tym ego trip i ciągłe rozumienie, że zaczynam się alienować od ludzi i po prostu jestem dokładnym przeciwieństwem tego, kim byłem. Towarzyskim gościem, duszą towarzystwa, super generalnie ziomem na nasze duszki. Zostałem się dokładnie przeciwieństwem tego gościa, którym byłem i wygląda na to, że to przychodzi tak naturalnie, jak to, że ludzie mówią, że bliźniak jest fałszywym znakiem.
na przykład, że takie radykalizmy wygłaszane generalnie mają w sobie dużo głupoty, ale wygląda na to, że również dużo racji, ponieważ było dwóch braci bliźniaków, którzy siedzieli do siebie plecami, no i teraz już nie rozmawiacie z Wojem, rozmawiacie z Waldemarem Pacem. To jest ta rozwitalna różnica. Nie mam rozwojenia jaźni, nie jestem chory psychicznie, po prostu jestem absolutnie pewien tego, co mówię. Moja kreacja na 20 lat była prawdziwa tak długo, jak wierzyłem, że jestem w niej prawdziwy. Jak przestałem w to wierzyć, nie okazało się, że nie tylko ona była nieprawdziwa, ale również ja. I masz taki okres mentalnych przemyśleń i dojścia do sedna siebie. Tak. Chyba nawet nie, po prostu... Po prostu są ludzie, którzy żyją wewnątrz głowowo i są ludzie, którzy w ogóle tego nie czynią, tak? Na pewno zastanawiałeś się, jak inteligentny człowiek każdy ma takie, więc posłużę się przykładem, który każdemu jest bliski generalnie i na pewno musiałeś o tym myśleć. Czy głupi człowiek ma łatwiej? No bo przecież intelekt potrafi załatwić tyle rzeczy. Bzdura. Potrafi sobie wyobrazić sobie tyle rzeczy generalnie i tak bardzo generalnie deprymować, dołować, generalnie ograniczać. Że czasami mnóstwo chłopców prostych, generalnie, których w życiu poznałem generalnie, po prostu brnie przez to życie jak w kompletnej niewiedzy, że te rzeczy istnieją, że kogoś obciążają, że ktoś jest na nie wrażliwy. No i oni są szczęśliwsi. No na to wygląda. I w dodatku śmieszne jest to, że dokonują jakichś absolutnie nieracjonalnych wyborów w swoim życiu, które ty jako umysł ze stoickim spokoju przyjmujesz jako coś, co za chwilę przyniesie im straszną tragedię, a on 4 razy kogoś pobił i go nie złapali, a ty jesteś zwykłym leszczem generalnie jak w historii Symetria i nie miałeś biletu i jeszcze nie wiesz, no. Rozumiesz, to są nawet tego rodzaju rzeczy, prawda? A przecież ilu widziałem takich gości, co ma taki krótki ląd, że od razu wali w zęby i jeszcze nigdy w życiu za to nie odpowiedział, nie? Ja jestem kulturalnym człowiekiem, broniłem się 2 razy czy 3 razy w życiu gdzieś w tramwaju, za każdym razem musiałem tłumaczyć się gęsto i zawsze by to ja byłem tym bandytą, który napadał, nie? Chociaż było dokładnie odwrotnie. Zabawne. Ilu ludzi ma strach przed skokiem na ten metr dalej, nie? Jak nie masz wyobraźni i po prostu lecisz generalnie, to albo się dowiadujesz o tym, że jesteś kretynem i widzisz potem program w Ameryce albo na internecie pokazują twój super skok, w którym wybiłeś sobie wszystkie zęby, albo po prostu przez przypadek generalnie jesteś już na drugiej stronie i mówisz, no chodź Waldek, no chodź, czemu nie skaczesz? Rozumiesz? Tak, i teraz tak. Ja nie wiem, jaka jest odpowiedź ostatecznie. To nie jest katarzis. Zaczęło się dokładnie w momencie, w którym zrozumiałem, że ja nie jestem człowiekiem, który powinien uzurpować sobie prawo do tego, żeby sądzić, że już coś wie. A każdy muzyk, który zajmuje się muzyką, popełnia ten błąd. Każdy z nich jest próżny. Każdy z nich nazywa swoją muzykę własnym talentem, jak to mówi. To mój talent producencki tak kręci tymi gałami, że jesteś przez to lepszy. To mój talent robi te wspaniałe bity. To mój talent tworzy generalnie kreację aktorską rapera generalnie z historią, którą chciałbym, żeby inni powielali, myśląc o tym, że naprawdę nim jestem, tak? Prawda jest taka, że muzykiem jesteś dopiero wtedy i tylko wtedy, kiedy wsłuchujesz się w siebie jak w instrument, a to, co robisz, wychodzi z ciebie naturalnie. Jakiś Pat Metheny czy Dave Matthews na przykład, to nie są ludzie, dla których świadomość gryfu gitary to jest jakieś poszukiwanie albo nazywanie czegoś talentem. On ma tak dokładnie obcykaną tą rzecz, czy też ten instrument, że symptomatycznie zakładając, że on freestyluje, czyli zamienia się w Adama Ostrowskiego, czyli robi freestyle, to nawet nie wiem, czy do końca można powiedzieć, że on robi freestyle. No bo jak można robić freestyle, jak się wszystko wie, gdzie się wyśle palec, jaki jest dźwięk. Ale tak naprawdę to on wtedy gra. Nie myśli o tym, co gra, jak gra, potrafi generalnie grać. Ilu jest ludzi, którzy jako multiinstrumentaliści wkręcają się i wklejają do wszystkiego tego, co gra inny muzyk. Natychmiast wiedzą, jakie będą progresje, jaka jest cyklika, jak tego nie spierdolić generalnie, jaką zrobić solówkę, no. Czyli co robi ten muzyk? Albo całe życie trenuje i ma super szlif i jest też tak jak muzyk klasyczny mistrzem świata w odgrywaniu czyjejś twórczości, albo jest po prostu kreatywną jednostką, która wsypuje się w siebie jak w instrument i cokolwiek by nie robiła i tak jest muzyka. Ja będę pukał w ten stolik, a ty usłyszysz muzykę, bo ja jestem muzykiem. Okej? Okay? Nie jestem raperem. Nie mieszczę się do jednej szuflady generalnie. Okej, okay, uprawiałem
rapowanie przez wiele lat, od bycia chłopakiem. No. Chłopak marzył, chłopak rapował, chłopak miał. Tak? Natomiast ja nigdy nie powiedziałem, że jest chyba jedyną szansą generalnie na przetrwanie gatunku, bądź moją misją było zostać raperem. Ja po prostu mówiłem, że moją misją było mówić to, co chciałem wtedy powiedzieć. Teraz wyrażałeś to przez rap. I tak, akurat wtedy generalnie uważałem, że to jest takie, wiesz, najbardziej buńczuczne, najłatwiejsze dla mnie i najbardziej naturalne. Czyli z wielu powodów dzisiaj nie tworzę muzyki. Dzisiaj wsłuchuję się w siebie jak w instrument i to nagrywam. To jest podstawowa rzecz. Ta twoja przemiana, powiedzmy, transformacja. To nie ma żadnej przemiany nawet, no. Okej, okay, ale że zacząłeś dochodzić do pewnych wniosków. To było jedno konkretne wydarzenie, kiedy powiedziałeś stop, basta, veto. Czy po prostu, no nie wiem, obudziłeś się rano i stwierdziłeś, coś zniechalo z moim życiem? No. Szczerze, to jest dobre pytanie, ciekawe nawet. Wydaje mi się, że to był złożony proces. Złożyło się na to, że nie lubię już wielu kolesi na scenie hip-hopowej. No, nie ukrywam tego. Jeżeli to jest jakaś kontrowersja, nie lubię. Ani nie przepadam za tym, kim są jako ludzie, ani nie przepadam za tą próżnością, której się pewnie długo jeszcze nie wyzbędą, bo najpierw trzeba sobie z nich zdać sprawę po prostu i być świadomym tego. Ja im nie przeszkadzam generalnie, a kiedyś przeszkadzałem, krzyczałem, bruzgałem, ośmieszałem, robiłem wiele rzeczy różnych, prawda, jakieś różne rzeczy. Dzisiaj jestem przekonany o tym, że nie jest już moją sprawą, żeby to oceniać. No. Dzisiaj jestem w ogóle kompletnym przeciwieństwem tej filozofii. Dzisiaj ja nie mogę ci zabronić tej twojej kreacji. No. Patrz, czyli tak, chciałem być fajnym niby hipisem i powiedzieć każdemu, że super, fajnie, że coś robisz, ale z drugiej strony hipokryzja i tak jesteś chujowy, bo jestem lepszy. Ja, ty nie, jeszcze długo nie. Tak? No to gdzie tu była ta generalnie tolerancja wobec tych? I no po prostu to się ze sobą nie uzupełniało. A w odpowiedzi na twoje pytanie, ten złożony proces niechęci, ja już raz porzuciłem rap, to też jest żadna tajemnica, tak? Wyjechałem na ładnych kilka lat, generalnie po prostu miałem to w nosie. Wróciłem, zrobiłem dwie płyty, nic dziwnego, one nie osiągnęły żadnego generalnie, to nie był jakiś sukces. W ujęciu, ja mówię oczywiście komercyjno-finansowo rynkowym, bo chyba wydanie każdej płyty jest sukcesem generalnie dla kogoś, kto ją robi. Na pewno. Nawet jeżeli go nie ma, tak? Coś o tym wiesz. I teraz cały widz polega na tym, że cały widz polega na tym, że w moim rozumieniu ja najpierw zrozumiałem, że nie chcę być mecenasem własnej sztuki. Że mam już dosyć następnych 10 lat motania siana od przeróżnych ludzi, instytucji, kolegów, które oddaję im potem przez rok czasu, oni się niecierpliwią generalnie, że jestem niesłowny i tak dalej. Ja nigdy nie byłem na tyle zarobiony, żeby po prostu finansować te budżety. Tym bardziej, że chciałem, żeby to było dobrze zrobione i jak niektórzy mają budżety na płytę, nie wiem, rzędu 15 tysięcy, to ja tyle za wokale płaciłem generalnie. Żeby było dobrze nagrane, bo chodziłem do studio, a nie do studio. I zabawna rzecz, to był pierwszy impuls. Drugi, jak już to rzuciłem i się okazało, że to się znowu nie udaje i jestem tym mecenasem, no to był taki impuls już taki, że stary, no. To co? Krótko mówiąc, najlepiej, żeby dziecko nie miało co wpierdalać, kurwa, ty po prostu realizuj swoje marzenia o tym, że będziesz kiedyś, kurwa, naprawdę szanowanym raperem. I nawet jeżeli nim jestem, to dzisiaj odpowiadam tak, ugotuj swój szacunek, kurwa. Weź go ugotuj. Co z tego, że każdy mnie ugości, że da mi zajarać jointów, wystawi mi swoją siostrę, żeby została moją żoną generalnie. Każdy by chciał generalnie fajnie się przytulić. Jak fame się już kończył, kończyły się pieniążki, zostawałem sam z tym problemem. I myślałem sobie tak, znowu kolejne 100 tysięcy, które zaryzykuję na następną płytę? To nie było fajne. Coś o tym wiem, bo miałem nieraz takie sytuacje, że dostawałem tyle piątek po plecach, bo wiesz, ale była zajebista biba. Powiedzmy w tym momencie, jeśli chodzi o organizację, nie wiem, zrobiłem trochę imprez w życiu. Ale budziłem się rano po prostu pusty. Pusty, bez hajsu, wiesz, na wodę, na kasa. A zostałem napojony, zostałem ugoszczony, zostałem poklepany, dostałem te lepy na plecy przysłowiowe, ja tak mówię, no bo wiesz, odciskają piątki po prostu. Stary było zajebiście, nie? Co z tego? Ja miałem tego rodzaju hype lata całe, ja rozumiem to. No, przed bramką stoi 30 twoich kolegów, którzy nie doceniają twojej pracy, że pracowałeś miesiąc bądź dwa na zorganizowanie jakiegoś zajebistego koncertu, na którym oni się wybawią, nachleją, ale chcą wyjść za friko, nie? To ja przeżyłem te same dylematy moralne nieco wcześniej od ciebie generalnie, bo wcześniej zacząłem to robić, więc szybko zrozumiałem, na czym to polega. Ja mam jakieś 300 kolegów przed KSW na tydzień przed, no i 150 na każdym koncercie we Wrocławiu, nie?
To jest dalekie od tego, żeby wspierać kogoś, natomiast musisz zrozumieć też tą drugą stronę. Najczęściej moi słuchacze, fani, nie wiem, stronnicy, koledzy, to nie są osoby majętne również. Jak najbardziej, ja to rozumiem. I teraz tam odmawianie im tego sześciopaka generalnie, że to w zamian za to, okej, super. Natomiast oni nie są bananowymi dzieciakami generalnie, którzy tam, oni jeszcze uważają, że przez tą lojalność, że lojalnie słuchali cię przez 12 czy 15 lat, uważają, że im się to należy. I to jest takie, wiesz, to jest filozoficznie też, też złożone. Natomiast reasumując, bo ja ciągle odpowiadam godzinę zawsze na jedno pytanie, a tak naprawdę liczy się ostatnie zdanie i mogę odpowiedzieć dużo krócej. Więc wygląda na to, że pierwsza rzecz, nie chciałem być mecenasem siebie. Druga trochę porażka tych płyt, czyli dokładna odwrotność tego, co na rynku się uprawia generalnie. Wielu moich kolegów po fachu generalnie roztacza wokół siebie wizję absolutnego sukcesu, tak? Posiadając pięcioosobową firmę generalnie i tam, czy też jednoosobową wytwórnię generalnie, bo to się dzisiaj legalizuje normalnie tam C, D i G generalnie, patrzysz o jedną wytwórnię, jednoosobowa, zarejestrowana, legalizujesz swoje płyty i super, no. Masz 17 przydupasów generalnie, którzy są z tobą tak długo, jak ich karmisz generalnie, jesteś fajnie, kurde, na topie. Kiedy przyjdzie do tych wszystkich dorosłych ludzi, a już większość z nas jest dorosła, że jest to po prostu trochę iluzja, no. Że potem przydupasy się kruszą generalnie, a ty jesteś podtatusiałym raperem generalnie, którego tak naprawdę tylko się klepie po plecach właśnie, no. Potem zrozumiałem następną rzecz, czyli że wydoroślałem dzieci. To jest oscylator numer 2. Ile lat ma córa? 3? Nie, córa teraz do szkoły stary poszła. O kurde. Zerówka już, tak. Że Amelia, tak? Amelia, tak. I teraz cały widz polega na tym, że dziecko, naprawdę rzadko z nim przybywam, jakimś jestem kosmicznie wystrzelonym na orbitę ojcem, zupełnie innym niż normalni ojcowie są, ale i tak odcisnęło na mnie takie wielkie piętno, że po prostu się zmieniłem, no. Co tu dużo mówić. A trzeci aspekt, który był już najbardziej bezpośrednią przyczyną rzucenia tego, było to, że zawsze mi się wydawało, że jestem całkiem niezły na koncertach. I nagle zacząłem już nawet nie w to wątpić, tylko najwyraźniej miałem już sam przed sobą dowody, że już taki nie jestem. Czyli ani to nie było jakieś super energetyczne, czułem się jak w kotleciarz, który po prostu odgrzewa kotlet samego siebie. Tyle razy to powtórzyłem w ciągu ostatnich 5 lat, że już na stałe się wpisało do mojego zasobu słów. No, odgrzewałem kotlet samego siebie, przysięgam. Nie? Czułem, że automat we mnie rapuje wrocławską premierę 75 milionowy raz, tak? I że to nawet nie ja rapuję. No. Robi to jakiś automat generalnie we mnie za 5000 zł. No. Kasa się, kotlety mogą być niestrawne. Kasa się zgadza i tyle. Wygląda na to, że dla nich nadal był jeszcze strawny. Chodzi o to, że gdzieś ten dylemat stawiał mnie w sytuacji, w której ja byłem nieobecny na swoim własnym koncercie. No to było dla mnie bez sensu. No. I teraz ja nie będę robił z siebie teraz tam hiperintelektualisty, kogoś, kto rzeczywiście żyje według zasad generalnie tak uduchowionych, generalnie, że już to dzisiaj współcześnie nie jest generalnie często spotykane, ale naprawdę na to wygląda. No. Są ludzie generalnie, którzy byli filozofami generalnie tysiące lat temu i do dziś wiemy o tym, że istnieli, a nie byli Hitlerem, nie odcisnęli takiego piętna, że musieli zamordować miliony ludzi, żeby generalnie oni mówili w stronę historii. No. Był jakiś kretyn przepasany przepaską biodrową, który odpowiadał pytaniem na pytanie i do dziś znamy go jako Arystotelesa. No. I to jest ciekawe. Nie? W związku z tym albo ludzie żyją tak, jak goniąc ten ogon, czyli chcą kimś zostać. Ja zostałem tym, kim chciałem być, a potem zrozumiałem, że nie to, że nie chcę nim być, tylko że w ogóle już nim nie jestem, no więc po co mam to robić nadal? Była bezpośrednia przyczyna, nawet nie przemiany, tylko po prostu zwyczajnie rzucenia rapu. No. Też mi się wydawało, że będę miał 65 lat i nadal będę rapował. No ja nadal nie wykluczam, że może kiedyś będę chciał zająć stanowisko, no. A może kiedyś odjebie, będę miał 53 i stworzę album hip-hopowy, nie wiem tego. Po co się zamykać, tak? Na dzień dzisiejszy generalnie jestem absolutnym hipokrytą, no. Silnym, progangstersko-ulicznym facetem generalnie na scenie, który potem za rękę generalnie prowadzi wzruszony swoją kochającą córeczkę generalnie. Po prostu mam tego dość, nie? Ja już nie jeżdżę z klamotem generalnie BM-u, z kolegami po mieście w nocy generalnie. To już nie jemu świat po prostu, no. Bicie się... Należy się zmieniać. By jakim jest się pozostać. Proste. Co kończy dowód, stary. Co tylko, cię w życiu irytuje? No to... To tylko pozornie ma złe ślady. No wal. Co cię w życiu irytuje najbardziej? Dzisiaj coraz mniej. Ja mam krótki ląd, szybko się wkurzam.
coraz krótszy, ponieważ pracuję w showbiznesie jeszcze w dodatku, tak? Czyli robię jeszcze inne rzeczy oprócz własnej kreacji, tak? Jestem tam agentem impresario, kogoś tam menadżersko, tutaj trochę to, tu trochę telewizora, jak wiecie, no i to powoduje, że... No dużo więcej pokory jest we mnie teraz, no. Poza tym mówię, najbardziej mogę każdemu w oczywisty sposób powiedzieć, najbardziej to, co was uczyni pokornymi, to są choroby, odejścia ludzi bliskich, chowanie rodziców generalnie. Te wszystkie rzeczy powodują generalnie, że w którymś momencie zaczynasz rozumieć, że czas nieubłaganie płynie, tak? A ja po prostu zastanawiając się nad tym wszystkim, mogę odpowiedzieć tak. Do tej pory wszystko to, co mnie irytowało, możesz sprawdzić na moich płytach. Bo o tym traktuję generalnie w tak znakomitej większości to, co mówię. Niemniej jednak dziś irytuje mnie mnóstwo rzeczy. Nadal mam krótki ląd, ale dużo łatwiej przychodzi mi porzucenie myślenia o tym generalnie. Albo już po prostu, skoro nie mogę tego zmienić, to dlaczego mnie boli? Zaczynam to odrzucać, no i po prostu... Jeśli nie masz na coś wpływu, to po prostu się tym nie wkurwę. Otóż to, myślę, że irytuje mnie trywializacja życia. Najbardziej. To, że ten głupi chłopak, o którym wcześniej wspominałem, który idzie nieco szczęśliwiej przez życie, w tej swojej głupocie i tak jest mądrzejszy niż niektórzy głupi dziś. Bo oni są już tak głupi, że to jest już bezwiedna głupota, tak po prostu, że... Co mnie irytuje? Irytuje mnie to, że przedostałem się do klasy starszych. Że ja już jestem starszakiem. W związku z tym zaczynam trochę zrzędzić jak rodzice, na których narzekałem, jak byłem nastolatkiem. To ja już się staję tym zrzędzącym rodzicem, a nie rób to, a to niebezpieczne. A to zaczynam się po prostu zmieniać, tak, w dorosłego gościa. A ta dorosłość owocuje również tym, że irytuje mnie to, we mnie samym, tak? Że coś, czego nie jesteś w stanie zatrzymać. To, gdzie kiedyś byłem luźny, wiesz, każdemu pozwalałem na ten dostęp, staje się coraz bardziej jakimś takim zaciśniętym światem, no. A już przewrotnie zabawne jest to, że tam, gdzie było najwięcej tolerancji, teraz powoli tej tolerancji brak. Dla wielu różnych spostrzeżeń, tak? W których mam swoją własną, już taką niczejsko, bym powiedział, faszystowską, a to nie jest ideologia generalnie, tylko po prostu takie mam podejście. No. Uważam po prostu, nie wiem, mogę rzucić jedną pierwszą myśl, która jest dzisiaj kontrowersyjna. Jak Naomi Campbell gira, jak Samahy Nira, jak startujący miraż, ostry jak pływa mira, nadaje na rewira, pokonuje życia wiraż, wytrwałością fakira, twardo jak mieć Nazira, na lewo jak Shakira, trzeci raz, oficjalny mikrofon upira, prym wezyra, Zjednoczonych Emiratów Emira, to tam się rozwija, cała ma familia, na nich ta homilia,